Witajcie! W dzisiejszym odcinku zajmiemy się sprawą na pozór absurdalną. Mianowicie związki między RODO a koronawirusem SARS-CoV-2, to jest COVID-19. Koronawirus DCC 2019. Dlaczego stwierdzam, że na pozór absurdalną? Otóż nie do końca przepisy tzw. superustawy z dnia 2 marca 2020 roku pozostają obojętne wobec przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Ale po kolei. Ustawa z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych Określa m.in. uprawnienia i obowiązki świadczeniodawców oraz świadczeniobiorców i innych osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie zapobiegania oraz zwalczania zakażenia lub choroby zakaźnej. Bardzo interesujący jest zapis artykułu trzeciego superustawy. W celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie przez czas oznaczony pracy określone w umowie o pracę. Poza miejscem jej wykonania, wykonywania. Praca zdalna. I tu mamy problem. Pracodawca, administrator danych musi jednocześnie zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych. A jak ma to zrobić, kiedy pracownik przetwarza dane zdalnie, na swoim komputerze, bez dostępu do aplikacji danych zgromadzonych na serwerze firmowym? Pamiętacie jeszcze przepis artykułu 32 RODO? Pozwólcie więc, że go przytoczę. Ustęp pierwszy. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze, administrator i podmiot przetwarzający wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym m.in. w stosownym przypadku pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych, zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania, zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego, regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania. Równie ważny jest ustęp drugi. Oceniając, czy stopień bezpieczeństwa jest odpowiedni, uwzględnia się w szczególności ryzyko związane z przetwarzaniem, w szczególności wynikające z przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych. Te dwa ustępy są w rzeczywistości najistotniejsze. Praca zdalna wymaga podjęcia takich działań, aby zminimalizować lub całkowicie wyeliminować ryzyko naruszenia. Wyobraźmy sobie naszego zdalnego pracownika, który wykonuje swoje czynności służbowe na komputerze swojego syna, gracza. Ryzyko nieuprawnionego ujawnienia danych jest raczej wysokie. Jako pracodawca nie będziemy w stanie zweryfikować zabezpieczeń komputerów używanych przez wszystkich naszych zdalnych pracowników. W najlepszej sytuacji są oczywiście te firmy, dla których praca zdalna jest codziennością, które używają VPN albo aplikacji dostępnych w sieci internet. Jednak nie wyobrażam sobie pracy zdalnej całego działu księgowości czy działu kadr. Praca, praca zdalna w porządku, ale przecież wszystkie działy pracują również na dokumentach papierowych. Pewnie ktoś powie: Żaden problem, skaner jest zrobione. Kto prawda, jednak, znając raja polskich firm, skany dokumentów zostaną przesłane pocztą elektroniczną na prywatne skrzynki naszych zdalnych pracowników. Nie wszyscy wszak korzystają ze służbowych skrzynek poczty elektronicznej w domenie firmowej, zabezpieczonych podpisem kwalifikowanym czy szyfrowanych z jego użyciem. Szkoda, na dzisiejsze czasy rozwiązania jak znalazł. Obawiam się również, że w najbliższych dniach ceny VPN-ów mogą gwałtownie wzrosnąć ale i tak zapewnienie kąt każdemu pracownikowi zdalnemu wymaga pewnych nakładów finansowych. Zatem radzę nie czekać i już rozpocząć pracę nad procedurami, które wkrótce mogą okazać się potrzebne. W pierwszej kolejności odradzam wysyłanie informacji zawierających dane osobowe pocztą e W przypadkach, kiedy nie posiadamy klienta pocztowego typu Webmail, np. Afterlogic czy, czy RandCube. Po pierwsze, zaplanujmy pilne szkolenie dla przyszłych zdalnych pracowników, aby potrafili odpo od odpowiednio zabezpieczyć komputer. Mowa oczywiście o systemie firewall, antywirusie, właściwym zabezpieczeniu domowej sieci Wi-Fi. Nie zapominajmy jednak o środkach organizacyjnych, które również znalazły się w artykule 32 ust. 1 RODO. W miejscu, praco w miejscu zamieszkania pracownicy zdalni muszą zabezpieczyć dane osobowe przed dostępem osób najbliższych. Dla wielu kuszące będzie pokazanie najbliższym, co robią na co dzień w pracy. Inni zostawią dokumenty na kuchennym stole. Czynników ryzyka może być wiele. Nie sposób wyobrazić sobie wszelkich możliwych zbiegów okoliczności i przypadków, które mogą doprowadzić do naruszenia. A znając życie, to właśnie wtedy te najmniej możliwe zdarzenia i okoliczności wystąpią. Ryzyko utraty poufności i integralności danych jest naprawdę wysokie. Co zatem możemy zrobić, aby temu zapobiec? W pierwszej kolejności przypomnijmy naszym przyszłym zdalnym pracownikom, jakie oświadczenie złożyli administratorowi. Warto przymusić personel przetwarzający dane do ponownego zapoznania się z przyjętymi procedurami ochrony danych oraz odpowiedzialnością, jaka spoczywa na każdym pracowniku przetwarzającym dane osobowe. Jeżeli mamy jeszcze czas, dokonajmy oceny skutków dla ochrony danych. Zgodnie z artykułem 35 RODO, albo przeprowadźmy analizę ryzyka, choćby w ramach kontroli zarządczej. Artykuł 3 super ustawy mamy omówiony. Jeżeli chodzi o kwestie związane z ochroną danych osobowych, to do omówienia pozostał nam między innymi artykuł 6, który zwalnia podmioty ze stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych. Zamówień, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19. Dlaczego o tym wspominam? Ponieważ Urząd Zamówień Publicznych opracował wskazówki dotyczące prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwzględnieniem regulacji RODO i przygotował w tym zakresie konkretne, wzorcowe klauzule. Co ciekawe, wskazówki te stosowane są przez zamawiających obligatoryjnie, a zatem warto pamiętać o sytuacji, w której będzie można je pominąć. Warto jeszcze wspomnieć o artykule 22 Superustawy, która nowelizuje prawo telekomunikacyjne, uprawniając operatorów do przekazywania komunikatów o zagrożeniu użytkownikom końcowym. Akurat ten dosyć istotny temat poruszany był już pod koniec lutego. Ministerstwo Cyfryzacji wystosowało do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pytanie, czy zgodnie z RODO będzie możliwe przesyłanie użytkownikom telefonów komórkowych wjeżdżającym do Polski komunikatów związanych z rozprzestrzenianiem się korono, koronawirusa. Oczywiście organ nadzorczy już wtedy nie widział żadnych przeciwwskazań na mocy obowiązujących przepisów, jednak nowizacja prawa telekomunikacyjnego rozwiała wszelkie wątpliwości. I to chyba wszystko. Wydawać by się mogło, że dwa zupełnie odległe od siebie akty prawa mogą mieć jednak trochę ze sobą wspólnego. Do usłyszenia w następnym odcinku. Wasze dodane Inspektor Ochrony Danych